wylegitymował się nam wszystkim, że jest Boży Bożym Syn Jezus jest, Jezus Chrystus jest Jego Bożym Synem posłanym do nas, naszym Zbawicielem. I On mówiąc do nas, objawia nam Ojca i wszystko inne. Także trzeba w całości. Ojca Jehowę. I przestrzegałbym jeszcze przed jednym bardzo mocno, Jego imię żeby wyrzucono skrzętnie, chytrze, nauczycielem dla siebie, bo coś wyczytałem, jedna strona, żeby pewne. Tego Boga nie słuchać, nie. A żeby jaka swoje jest nauka Kościoła? Z internetu bo ktoś nadawać. Coś powiedział, dlatego to też tak. To żydostwo wymyśliło tak, internet w Ameryce, nie wiem czy Państwo to zauważyliście. Ale biada, a diabeł im poszedł. Biada wam. Uczeni w piśmie i faryzeusze, tak, którzy podobni jesteście grobom pobielanym, które na zewnątrz wydają się ludziom piękne. Państwo zobaczą, jaka niska psychologia biada. Tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, że patrzą się na to, co piękne, starają się patrzeć na to, co piękne, podkreślić. Starają się to, co piękne czytać, z zewnątrz, co jest ładne, medytować, ale orientacji nie mają tego, co tam jest wewnątrz. I im bardziej się człowieka urabia w tych szkołach, różnych szkołach, kursach, tym człowiek mniej się orientuje, co tam w tych grobach pobielanych jest. Jacy ci faryzeusze, saduceusze naprawdę byli, że skoro byli podobnym grobom pobielanym, to wewnątrz byli właśnie, że pełni łupiestwa i trupich kości. A to nawet pisarz orientował się, Mikołaj Rej, że znowu nastanie nędza, pisał, kiedy czas przyjdzie na księdza. Ludziom już ci księża dokuczyli nieraz na przestrzeni dziejów. Szukali ludzkości pod takim tytułem. Także tutaj, tutaj trzeba mądrości, Biblia mówi. Tutaj rozeznania. Blisko. Że Jezus Chrystus Synem Bożym. Proszę bardzo. Blisko. Uniwersytet biblijski. Uniwersytet. Specjaliści, profesorzy przyjeżdżają wybitni specjaliści. Specjaliści, profesorzy. W telewizji trwam. Rano. W tej chwili już nie pamiętam, czy 8 rano, czy 9, ale zobaczcie w programie, proszę Państwa, co drugi tydzień telewizyjny uniwersytet biblijny na bardzo wysokim poziomie, proszę Państwa. I z rozmowami można zapytać się, zatelefonować. I tak poznajemy, jesteście w domu, gdziekolwiek i poznajecie Pismo Święte, jesteście wtedy mocni, a nie jakieś tam, prawda, przeczytał broszurkę, czy przyszli Jehowici i już wszystko wie. Broszurkę przeczytał o Jehowitach i on myśli, że pycha to jest zguba człowieka. Wszystko wie. Właśnie. Jak działają Świadkowie Jehowy, że krew raz do roku spożywają, że seks, orgie raz do roku. Wszystko wiem. Takie broszurki czasem, jakbyśmy z Danką Wiśniewską w Anglo-Ameryce Białystok głosiłyśmy, to do takiej dziewczyny z Oazy trafiłyśmy i ona była specjalistką. No wiecie Państwo, jak to z Oazy, jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy. I ona miała taką broszurkę, jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy. No nie dała rady z nami rozmawiać, nie dała rady, wściekła się. No bo to wiecie Państwo, jak jest mało tej psychologii, to nerwy, stres, wściekanie się, proszę Państwa. No i teraz tak obrażają się w internecie. Na przykład, kim jest ojciec Rydzyk? To mi się już nie podoba, bo jeżeli jest takie zdanie, kim jest ojciec Rydzyk, to tutaj jest jakaś nutka wrogości, sekty. Tak działają. Albo dlaczego Świadkowie Jehowy nie wierzą w Trójcę? I to wyglądałoby na to, że to jakoby Świadkowie Jehowy napisali ten artykuł, nakręcili ten film. Nieprawda. Tu chodzi o to, że Świadkowie Jehowy w Trójce nie wierzą i że to jest prawdopodobnie źle. Albo różne takie tytuły sugerujące sektę, że ktoś kogoś jednego posądza w tytule filmu, w tytule artykułu, audycji, to już jest takie sekciarskie, prawda? Że nawet w tytule jest taka nutka wrogości, taki minus, taki negatyw, także to nie powinno być tego. Dlatego też, no oczywiście, u Świadków Jehowy
Dobrze, że przyjmuje matkę, ksiądz Rydzyk umie to jakoś odkręcić, jej, że jej, proszę Państwa, nie Jehowi przyjmujcie, tylko Świadkowie Jehowy, uczcie się kultury, bo takie bydło, no sam ksiądz Rydzyk powtarza wielokrotnie, że bydło, uczcie się, przynajmniej tę nazwę powiedz, prawda, Świadkowie Jehowy, a nie, że w tytule, proszę Państwa, jest taka wrogość. Polskość, jeżeli miałaby być znana w świecie dobrze, pozytywnie, no to żeby ta polskość no, była dobra, rzeczywiście, żeby i w tytule, i przy wejściu. Hello, how are you? Good morning. I po prostu, że na hello odpowiadamy, oh, hello, how are you? I'm fine, thank you. I w języku angielskim odpowiadają I'm fine, thank you. A tutaj, oj, głowa mnie boli, oj, mi tu bardzo źle. No, jestem choro, jestem inwalidką, jestem osobą niepełnosprawną. Musisz mi miejsca ustąpić. Tutaj są tego typu rzeczy, wykorzystywania, żebracze tak żebrzą. I nie mają pomysłu, to w końcu mówi, że ona jest osobą niepełnosprawną. I tak. No tak, von Lipski cały czas robi. I niby ona po prostu nie jest złą babką, ale ona w tę niepełnosprawność tak wpadła, że tam, gdzie ona jest czy nie jest, wszędzie o tym mówi i tę niepełnosprawność ona reklamuje w ten sposób, żeby coś zyskać, żeby coś ugrać, ukraść, zabrać, oszukać nawet, ale tak butnie wpadła to, że to jej się na pewno należy. Na pewno należy. Także proszę Państwa, przez ten tupet to też Janek Witek nogi wyciągnął, bo zmarł biedak na zawał serca, a bo ta kredyt wziął na tę i po prostu, no niestety, nie wydolił, bo ta mu nie chciała płacić, nie spłacała. Także same straty, same dramaty, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita. Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, no i co dalej?